I za chwilę kolejny mecz, tym razem Gunfire Project V2 stanie naprzeciwko Hold My Beer. Zapraszamy na taflę. No i mamy to. To będzie ciężki mecz na pewno dla Gunfire Team. Wczoraj pokazali piękny styl. Udało im się skończyć z pierwszą lokatą. Zobaczymy jak dzisiaj. Hold My Beer, bardzo mega trudny przeciwnik. King w Project V2. Koteł, Archie, Bacho, Hunter, Bartek. Hunter dzisiaj zastąpiony jest Adamem. Także trzeba będzie czytać Adam zamiast Huntera. I mamy Hold My Beer. Muffin, Pawełek, Bieras, Nikul, Szywi, Niko, Pysio. Jak widzisz, Niko będzie raszował jak poprzednio miał to w zwyczaju, razem z Muffinem. Myślę, że Muffin będzie dzisiaj bardzo nisko schodził, tak jak wczoraj. Bardzo dobre warunki fizyczne ma do tej gry. Boże, to zabrzmiało jakbym komentował boks, ale tak to jest. Tak to jest, niestety postura robi. Świetnie rozciągnięty, więc potrafi w bardzo dziwnych pozycjach się ustawić. Chować za tymi przeszkodami. No i to jest bardzo dobry refleks, żeby wyskoczyć szybko, tak, się schować, tak. jeszcze szczelić w tym czasie. Jeszcze celnie szczelić. Ale po to są właśnie treningi. Jak to mówiłeś, szczelanie do jednogroszówek, tak? I to na sztort. Jest, chłopaki, schodnie. Okrzyk bojowy. Już gotowi. Ciekawe, czy ich okrzykiem jest piwo. Tak to brzmiało. A tak to brzmiało, dokładnie. Chłopaki z Gunfire'a prawie wszyscy wyposażeni w kamery. Z jednej strony trochę ciąży to na masce, ale z drugiej strony mogą potem przeanalizować dokładnie każde starcie. Sędziowie już rozchodzą się na swoje pozycje. Oni ustawieni są na tych liniach bocznych, żeby móc obserwować cały czas to, co dzieje się na boisku i w razie jakichś tutaj nieprawidłowości ściągać graczy, żeby właśnie im krzyczeć, żeby zostali dalej na planszy, ponieważ było to rykoszet. Czasem są rykoszety, a czasem muszą chwycić i po prostu ściągnąć na siłę, bo nie wszystko słychać, a czasem zawodnik nie chce zejść. No, wszystko się może zdarzyć, tak. Adrenalina. Czasem zdarza się też tak, że zawodnik dostaje i jakby schodzi powoli, ściągając cały czas na siebie jeszcze kulki, to no też musi wtedy zaangażować się sędzia. Ale za takie zagranie leciały wczoraj żółte kartki z tego, tak, co wiem, bo tak, typu są i w rozgrywkach. No powiedzieć, że trochę ich się posypało. Trochę się posypało, czasem ostrzeżenia, a czasem właśnie żółte kartki. Okay, między innymi za przesuwanie przeszkód w blokach startowych. I poszli. Mamy to pięknie, pięknie, chłopaki. Mocno po prawą, na prawą stronę wyskoczył koteł, jeśli chodzi o Gunfire. O, ale Hold My Beer zostali mocno z tyłu, chyba przejęli strategię Gunfire'u. Czyli pytanie, czy słusznie, bo jednak betonowanie się dobrze wyćwiczony w tym strzelaniu pozycyjnym. Betonowaniem, jak się to śmiałeś na poprzednich zawodach. No, ale wczoraj im się to na pewno przydało. Tak, pole sprzyja do takiej gry, żeby zostać z tyłu. O, tam gdzieś widać było przesunięcie przeszkody. Ponieważ w środku jest bardzo nisko, za to z tyłu łatwo jest nawet podstający się ostrzeliwać. No i właśnie, teraz czeka tylko, aż coś się pojawi. Jest. I mamy ten rush ze strony Niko. Ale widzę, Wacho tam już czeka za tą przeszkodą, żeby właśnie zdjąć i jest flaga. I przejął tą flagę. Pięknie. No, teraz będzie trzeba albo ją odbić, albo wystrzelać wszystkich. Będzie przeskakiwał do przodu jeszcze bardziej? Przeszkoda po przeszkodzie, to jest, się jednak przeskoczył jeszcze bardziej do przodu. Odważnie. Dwie flagi już ma Hold My Beer. Już mamy tutaj dwie osoby po prawej stronie. Oj, coś ciężko. Jakby poprosili kamerę od tyłu na GF-a. Koniec, przejęli wszystkie flagi. Któż by się tego spodziewał? No, Hold My Beer, bardzo, bardzo ładna robota. No i został tylko jeden z Gunfire'a, więc udało się Hold My Beerom ich po prostu odstrzelić poza tych przeszkód. No. Ale GF umie się odgryźć, więc kolejne starcie może być diametralnie inne. Hold My Beer po kolei tak przeskakiwali z przeszkody do przeszkody. Ale przeskakiwali i razem, nie wiem czy zauważyłeś, tak, to, że taką jedną nie można było się skupić na lewej albo prawej stronie, czy na samym środku, tylko równocześnie szli i parli do przodu. Wtedy ktoś, kto macie na muszce, musi skupić się na kilku celach.
No i zobaczymy. Runda druga. Czy Gunfire spróbuje zdobyć tą rundę? Znaczy na pewno będzie próbował, czy mi się uda. Okej, okay. I już są w blokach startowych. Niska pozycja, on chyba z Gunfire'a ktoś pobiegnie do przodu. I ruszyli. Oj tak, wystrzelił. Wystrzelił tą. Jest już. Ale chłopaki z Hold My Beer tak samo. Prawie przy środku jeden z Hold My Beerów. Tutaj. Ale jak GF ładnie nisko gra tutaj. Jeszcze się nie mylę, tam Wachu siedzi za tym trójkątem. Strzałeczką tak zwaną. Tak, Wachu z tym charakterystycznym kolimatorkiem, który wygląda jak mini luneczka. Czyli Wachu oraz Archie, tak? Z przodu u GF-ów. A kogo już mamy Hold My Beer? Shivi oraz Niko. Jeden z Hold My Beer czeka chyba na swoją szansę, żeby podskoczyć do flagi tej tutaj środkowej. Już próbuje coś tańczyć. Jest, jest, mamy skok do przodu, ładnie. Tak. I z ostrzeliwaniem się teraz będzie... Ręka pójdzie do góry. Prawa. Ale Muffin lubi tak nagle wyskoczyć, zareagować. Myślisz, że przejmie to? Chyba, że już się wychyla. Udało się. Tak. Udało się, chociaż na pewno śmigały tam kule. Ale już myślę, zaraz, zaraz spróbuję uciec na lewą móc. Prawą stronę. Jakbyśmy poprosili od góry ujęcie. Wtedy... O, mamy to. I teraz widzicie, jak oni są rozstawieni. I czy będzie ten przeskok na... I jest. Zajęli flagę i właściwie mogą na I tym przeskoczyć. I przeskoczył bardzo ładnie. Odważnie. Będzie próbował odpalić drugą. Ho, ho, ho. Co no, tutaj właśnie zrobił Shivi? Mocny pressing teraz. No. I kolejny raz ta sama akcja. Zrobili to dokładnie w ten sam sposób. I Gunfire w ten sam sposób został z tyłu. Kolej lewej flagi. To chyba będzie po prostu. Jeszcze jedna flaga i koniec. No i został i jest Rush. Bardzo ładna odstrzelony. Robota Shivi. Rush do końca. I Bartek na koniec odstrzelony. I to tyle. Pięknie! 2-0 pięknie chłopaki. Niko jeszcze na koniec, mimo że gwizdek jeszcze próbował tam podbiec. Ja myślę, że on jest tak skupiony. Chyba, że chciał piąteczkę zbić, wiesz? Może być. Z Muffinem, który zrobił bardzo dobrą robotę razem z Shivim. Rozgrali ich wręcz idealnie.